Zalagowany, no jest zalagowany. Song request dać. Teoretycznie mógłbym dać, ale nie chcę muzyki w Teamfight Tactics, you know. Ej, wiecie co by było dobre? Wzięcie Nidalki. Wzięcie Nidalki to jest dobry pomysł. Ten jest only 16 plus, a ja właśnie 16 minus. Preferuję. Dawaj Nidalka. Patrzcie jakiego mam kuraka teraz, świecącego. Fajny, nie? Chcielibyście takiego kuraka. Czekajcie. Damy głośniej troszkę gierkę. Ej, bo moja Nidale jest... w jakichś nerfach chyba. Świecący kurak. Mamy kasadiny 2, które kupimy oczywiście. Wystawimy je tutaj, żeby tankowały pierwszego creepa. Wiecie o co chodzi. Ogólnie pod Voidy mogę zagrać. Już to widzę. Jakbym locknął, to bym miał drugiego Voida. Albo... mogłem Wilda wziąć niby, ale jakoś tak... Ej, zrobimy to. Locknę i weźmiemy tego Kha'Zix'a. Albo nie. Może wypadnie w sumie. Nie wiem. Zagrałbym pod jakieś Wild i albo Void Wild, albo Void coś tam. Imperial może, nie wiem. Tak żeby tego Pena mieć armora, nie? Wtedy pod autoataki musi być ktoś. Wildy są pod autosy niby. Mamy Kha'Zix'a do Voida, mamy Nidale. Możemy sobie kupić... może tego Dariusa na frontlane, ale coś mi się nie wydaje, że go złożymy. Ale by Imperial był. Cóż, Wild to weź WW? No właśnie... nie wyszło. Nie wziąłem WW. A gdybym locknął, to bym lepiej to zrobił, bym miał Kha'Zix'a i miałbym WW. Ale mam... tak czy jak Kha'Zix'a, także... not bad. O, jeszcze Chain bez wypad. Ogólnie fajnie by było mieć rekurwę Boa, bo bym dał Nidalce i miałaby Ginzo, co jest broken. Czy ma Wildy jeszcze. Teraz będzie runda na ziomeczka jakieś. Uuuu, patrzcie państwo, level 2 Kha'Zix'a. I level 2 Nidale. Oj, chyba będę tutaj... chyba będę tutaj wygrywał te rundy, co? Jeszcze mogę kupić jakiegoś jedyneczkę. Phantom Knighta. No, może te Phantomy by siadły. We will see. Cześć, Tinox. Cześć, Maciek. Patrz. Mogłem kupić level upa chyba, nie? Nie, nie mogłem. Musiałbym sprzedać. Ej, ten jego Graves dużo bije. A mój Kha'Zix jest debilem. Ale dobrze, że Nidalka może autoatakować stąd tutaj. Spoko. Nidale to jest jednak balance teraz w tej grze. Postaram się wszystko wygrać, żeby nie stracić w ogóle HP. Może się uda. Full HP gameplay. Ale wątpię. Void... a może Sorcerer? Wild, Void, Sorcerer. Sounds like something broken, you know? Dobra, Phantom mógłby siąść. I... teraz pytanie, czy ja chcę levelować, czy nie? Mam dwie jednostki level 2. Dwie jednostki level 2. Chyba nie leveluję, chyba sobie poradzę z każdym. Trzy jednostki level 2 przecież mam. Kurwa, gościu, jak ja mam trzy jednostki level 2. Jak ja chyba tutaj zabijam tego Phantom Dancer Luciana. Dawaj Kha'Zix, cyk. Ej, ale RNG ładnie siadło w tej gierce. Szkoda, że atakował typa bez many mój Kha'Zix. To jest very szkoda. Chyba przegrałem to. A, przegrałem to. No to...
To nie będzie 100 HP do końca gry, ale będzie 96. Także spoko. No ten typ miał RNG lepszy. Mój kasadnie się zadławił dikiem. O, patrz, jest to. I teraz Imperial czy ten... Kurde. To jest pytanie. Dobra, nie chcę iść tego Darka jednak chyba. Warwicka wystawimy. Tego Darka nie chcę iść. Ja już go sprzedam. O, nie będę do niego szedł. Idziemy w fantomy. Może się uda fantomy jakieś złożyć. Do kogo mówię? Do widzów! Ta. No, niestety. Chociaż stety, jednak. On zginie od Kazixa. Tak. Git. Balancet? No, chyba... Chyba tak. Miałem świecącego kuraka, ty nie masz ziomek. Dobra, i karuzele mamy... Patrzcie, pierwszy od dołu wybierają, potem wybierają ci, wybieramy trzeci. I chcemy wziąć na pewno... To co wzięli już, czyli rekurwę Boa. Możemy wziąć teoretycznie albo BF Sworda, albo łezkę. I chyba pójdę pod łezkę. Bo ja nie patrzę na jednostki nawet w sumie. Bo jak dobędziemy BF Sworda z rundy z jakichś creepów, to będziemy mieć Shojin. A Shojin jest broken. Dobrze, i mamy tutaj kolejnego Wilda, którym jest Rengar. Czy ja go chcę? No, już niech wejdzie ten Rengar. Rengar jest z gówna ulepiony. Nie biorę nic z tego. Rengar z No, ale niby jest Wildem, nie? Kurwa, 4. Dobra, chuj, chodź z tym Rengarem. Lepiej nie denerwować Yeti. Jego gniew nie spodoba się. Tutaj Natus z potężną złotówką. Natus, siemano, potężna złotówka, 1 złoty. Dziękuję za potężną złotówkę. Będzie na hot doga z żabki. Na pewno. Przez minutę mów błędnie. Nie, podaruję sobie mówienie błędnie. A tego Shena muszę opierdolić, nie? Łezkę dostałem właśnie. A co z łezki z tego? Gówno, dobra. Password, please, ktoś, daj mi. Teoretycznie sorcererem mogłem zbierać i tą Morganę kupić. Ale nie robię tego. Nie ro... Kurwa. Jest Ari. I mogę dać... Musiałbym dać 2 level upy, żeby tą Ari założyć na web. Dam jednego. I dostanę level upa po walce. Czy to jest dobre? Nie wiem. Frozen Herta mogę zrobić. Nie, ale nie chcę Frozen Herta robić. Drugi level by się przydał. Pajac. Tutaj rozwaliliśmy typka, cyk. Tak, każdego. Czemu ja w ogóle 2 HP straciłem? Na kim jak 2 HP straciłem? Nawet nie pamiętam. Muszę wygrać gierkę na full HP, bo jak nie wygram gierki na full HP, to... Zdenerwuję się. O, jest Mordekaiser, dobra. Stawiam ich tutaj. Ten sobie będzie skakał. Mamy Kasadinka. Jest Mordekaiser. I teraz tak, możemy postawić albo Mordekaisera level 2, albo Ari, która gówno da. Dobra, stawiamy Mordekaisera. Mordekaiser też teoretycznie nic nie da, ale Steel jest wyższym levelem od Ari. Czajcie bazę? Czy nie nadążacie?
Tutaj Kasparow za stołem. Ale leci. Dobrze, że przeleciał pół mapy i nie trafił. Tu Nastri ogólnie na tym Kha'Zixie jest. Patrzcie. O kurde. Nastri nie gin. Uhuhu. Nastri nie ginie, patrzcie. Ogers będzie ograny, jak gówno. Jest Giant's Belt i to daje red buffa i to jest silne. Red buff jest silny. Dałbym red buffa... Dałbym red... Ja bym dał wszystkie itemy w Nidalkę. Bo Nidalka jest niezbalansowanym herosem. Tylko muszę dać jakiegoś Dominita tutaj. Warwiczek. Dobra, skupimy sobie tego Darka, damy mu red buffa i go sprzedamy. I damy red buffa Nidalce. I położymy ich tutaj wszystkich. Tak bliziutko, żeby wiecie. Od razu zaskoczyli. I siano będzie się robić. Ta znam stronki z tymi. Z jakimiś tierami, tym setami, pierdołami, to wiem. O Jezus, glaciale. Obsrane. Dobra, Kha'Zix musi skończyć na tego, na Ashkę. No i kurwa nie skoczył. Ale mam red buffa, także Gites. O, tam zamrażanie. O, tam, tam. Patrzcie, patrzcie na Nidalkę, patrzcie, patrzcie. Look at Nidale. She will pentakill. Po prostu na nie może dostać, będzie git. Nidale. Piękny unit. O kurwa. Nie, no jaki śmieć. Ja pierdolę. No jeden HP został tej Ashce. Magic Resistance nakupował. Mamy to. I tu nie mamy nic. No mamy niby tu Poppy. Gdyby tu Poppy. Nie, pierdolę tu Poppy. Rolować nie będę. 4 wildy chcemy zrobić, czyli za Gnara, boże, za Rengara wleci na pewno Gnar potem. Na trzeciego Voida wleci Cho'Gath. Albo ktoś za Kha'Zixa. Ale kto jest dobry, lepszy od Kha'Zixa, to nie wiem w sumie. Oni pójdą na niego wszyscy, tak? Nie, nie pójdą na niego. Tu dostanę w pierdziel chyba, mi się wydaje, wiecie? Ale przegrywanie też nie jest złe, bo można karuzelę szybciej, ale chyba wygram jedno. Przegrywanie jest też spoko, można karuzelę szybciej zrobić. Tak czy jak jestem drugi, będę miał ostatni na karuzeli. Dajcie mi jakieś jednostki, WW. A Mordekaiser kolejny. Dobra, Warwick na drugim levelu już sobie będzie ładnie klikał. Level. Jeszcze zbieramy hajsu. Ja czekam na Ginzo. Jakbym BF Sworda wyczaił gdzieś. To było zajebiste. W ogóle muszę pod piratów spróbować zagrać, ale wydaje mi się, że piraci są useless. Tak szczerze. Patrzę, żeby wildy porobić, ale wydaje mi się, że skupię się na Phantom, Void, Wild po prostu. Bo muszę Kindred jeszcze znaleźć, bo innego Phantoma chyba nie ma, jest Karthus? Ale tu musiałbym Sorcerera jakiegoś ogarnąć. Sorcerer Wild jest jakiś? Albo Sorcerer Void? Sorcerer Wild, chyba nie było takiego. Ale mi wywalił ten... On ma więcej jednostek. Level wyżej ma, ale i tak Nidale jest broken, patrzcie. Look at Nidale, what she's doing? Killing everyone. Ogólnie useless herosy to jest na przykład Aatrox, Eve. To są useless herosy. O, i tu są BF Swordy. I jest Draven. Kurde, i teraz czy chcę Dravena, czy chcę BF Sworda? Powiem wam, że to jest ciężka zagwozdka. Oj, kurde. Wydaje mi się, że BF Sword będzie lepszy mimo wszystko. Take Draven. Bez kitu. Leave my death sword. Dzięki. Spoko, łatwo. Rekurve ball. No, tak, na pewno mi się uda zdobyć. Nie uda się. Ale mam to.
I mam Rengara. I mam... wait. To z tym się daje to. Dobra, to połączymy tak. Dobra. Jeszcze odzień damy jakiemuś casterowi potem. Nie wiem jeszcze komu. No to musiałbym sola mieć jakiegoś, albo kartusa. Albo... Nie, kartu nie atakuje dużo. Jakiegoś sola. Caster musi być jakiś fajny. Siema, Dir. Siema. Hit. No i hajsu jest już dużo. Mogę level upa niby zrobić, ale... Czy mi to coś da? Trzeciego wojda mi brakuje. O. Wait, Dragon Shape Shifter to nie. Zrobię tak. Nie no, zrobię tego level upa już i postawimy... Rengara już. Będzie miał wild bonus. Mogę chyba coś lepszego postawić. O kurwa, no Branda i Kenena i... O Jezusku. A to tu na pewno nie wygram. Chyba, że nie dalej, będzie se freely bić. Ale coś mi się nie wydaje. Elementalist jest silny. Ten golem jest strasznie silny w early. No zostaje autoszachistą. Będzie autoszachmat. O, Kasadin. No i elegancko. Już level 2 Kasadin. Kurde, jakby wleciał... Jakiś caster. O! O! Taki właśnie caster. Taki caster. Tylko na razie go za Rengara damy. I damy go tutaj. I damy mu Shiojin. I on będzie broken. Bo po RC będzie mieć tego. Ho 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 ho. Już czuję to. Sorcerer Void Phantom. Albo Drae, albo Shyvana. Ale chcę Sorcerera jakiegoś jeszcze. Sorcerer Void. Sorcerer Void. I dwa wildy. No co to, raczej z każdym teraz wygram już. Mam tylko sola, nie? Może mi jakoś sola zabiją, ale nie. Kto by zabił sola? Nie ma. Git. Karuzela będzie za dwie tam, dobra. Okej. Okay. Mamy tego. Kurwa, czekaj. Dobra, nie dalej na razie wywalę sobie. Albo te Rengary wywalę. Tak szczerze, nie będę pod Rengara szedł. Kupimy te Kasadiny. Jedną Nidalkę. I kupię tego Veigara. I mogę nawet zlevel upować. I postawić go sobie. A no, mogę tu wystawić go, kurde. Trzeci level Tristana. Silence, what? Ciekawe, czy on silencuje kilka osób. No tak, trzy osoby silencuje, Graves z silencem. I jeszcze Garen z Morel. Co on ma za itemy popierdolone? Dobra, chłop ma jakiś... Nie wiem, part życia chyba. O, nie wiem. Okej. Okay. Ciekawe to było. Gość ma zajebiste itemy.
Daj łezkę dla Sola. Mógłbym. Mógłbym dać łezkę dla Sola. Siatka Salin, nice. Vegar nie zaatakował nawet Lamus. I dalej jedna, okej. Jest ten Void kolejny. To by był trzeci Void. Trzeci Void. Damy tu łezkę Solowi. Niech sobie arkuje szybciej. I kliknijmy może rolę. Jest Sol. Veigar jest Nidale. Teraz Nidale trzeba znaleźć. Kha'Zix, kurde. Slota mi brakuje. Veigar kolejny. Cholera. A jeszcze Kayle jest. Ale Kayle nie wezmę. Tak, tak, tak. Veigara musiałbym. Ja to locknę. I zastanawiam się. Albo zróbmy tak. I odblokujmy. Prędzej złożę Veigara niż tego Kha'Zixa. Bo Kha'Zix tak już jest. No i teraz co? Nie wiem co. I tak wybieram, przedostatni wybieram, to... Veigar jest, ej. Ej. No wiem, że Veigar. Tak nie zauważyłem na początku. Ja bym sobie pod asasynę zagrał, ale widziałem, że to się... Wojda trzeciego też muszę znaleźć. Czogad by był zajebisty tutaj. Czogad by był idealny. Patrzcie, czy mogę kupić. Jest drugi level. Ja pierdolę. Czekaj, kurwa no. Ha, dobra. I jest ta. Jest Kindred. Jako Phantom. Teraz czy chcę tego Phantom aż tak bardzo, czy Wojda bardziej szukać? Połóżmy tu Kindred, ale będę zaraz brakować mi będzie slotów zaraz. Chyba muszę sobie tego... Czemu Mordekaiser nie wypada? Someone can explain? A który level? Czekajcie, a ja mam Ari w ogóle na boardzie gdziekolwiek? Po co ja tu Ari trzymam? Jak się teraz zastanawiam w sumie. Ja Ari nawet na boardzie nie mam. Ale... Chyba, że mam, ale nawet jestem ślepy. Nie wiem. Ma niezłą ekonomię tutaj. No już wydałem hajsu dużo. Możesz full w tych sorcererów iść? Gnar. No, Gnar jest kozakiem. Ja nie mam Ari na bordzie, a ja trzymam tu Ari jak idiot. Dajcie mi tego Gnara. I rolujemy sobie na... Wypadła Ari, zajebiście. Sol jest. Nice, to jest w kurwę mocno. Gnara mamy. I tego Gnara bym położył, tylko zamiast kogo? Zamiast Warwicka? Teoretycznie? Ale chyba nie. Chyba zjebałem. Gnar nie będzie nic robił teraz. Chyba, że się jakoś rozkręci. No, I don't know. Musi być trzeci level Mordekaiser. O kurwa, ten Sol jest popierdolony, by the way. Uhuhu. Kolego. Sol jest silny. On ma manę od razu, na full. Dwa autosy i Jerka. Jeszcze jakbym zrobił Sorcerer. I 100% by było. A ja chcę tego Void. A ten Void jest useless w sumie, bo to... Pod AD jest damage. Tak jakbym zamienił na Sorcerer to. Mógłbym kupić Ari. Wywalić Kha'Zixa. I postawić Warwola. Patrzcie, sprzedam zostawię Kha'Zixa tutaj i dam Warwola. Albo dam Kindred. Miałbym wtedy ten bonus z Fantoma. I teraz stakować te, o Ari kolejny.
I teraz zestakować Wildy 4 jakoś. Czyli mam tu dwóch, Ari i jeszcze jeden. To jest jeszcze jednym Wildem, który pasuje. No niby Warwick. Tylko zamiast kogo wtedy by Warwick wszedł? Albo zrobić tych sorcererów 6 już. Ja to jest chyba Guardian Angel, to jest Disarm. Co on tu miałby? Drugi ściadzień chyba się nie stakują, co? Attack to Silence. A co, to z tym robiło? Mieczyk z tym, z Magic Resistem. Jest Veigar. Kurde. Jest Cho'Gath. Cho'Gath jako Void byłby dobry. Jest Nidale, okej, okay, mogę Veigara kupić. Nidale zaraz będzie zrobiona. Jakby wypadł jeszcze Mordekaiser. Nidale i Veigar. No rezygnuję z tego KZX-u. Kupimy Veigara. Co to jest? Co on mi zrobił? What? On mnie jakoś secekował. Co to jest Magic Resist? Szukaj Shyvana, Shyvana pasuje. No ta, Shyvana by pasowała w sumie. Veigar level 3. Siemaneczko. Ja mu dam nawet kurwa jakiegoś Gia albo coś takiego. Powiedzcie mi co jest z tych dwóch itemów, nie chcę mi się odpalać tej stronki. Shyvana pasuje. No macie rację, że Shyvana pasuje, szukam Shyvanki. Dajcie mi Shyvankę, co? Jest Nida. Shyvana. Nic. Jest Rengar, to nie. Jest Warwol niby. Tego Warwicka już olewam chyba. Taka. Jest Sol oczywiście, Gnar. Warwicka już olewam, już go nie zrobię. Nie chcę go. A te Wildy już w sumie walić. Pójdę w Sorcererów bardziej i może ten... O kurwa, ty. To jest kozak, dobra. I tak wypierdalaj. Kupujemy Karthusa. I Karthusa damy za Kindred. To będzie dobre chyba. Ja bym... Co tam? Betek z tych itemów jest? Ej, to ja mogę dać jej. Beteka. No co? Lepiej nie denerwować Yeti. Jego gniew nie spodoba ci się. Dzięki Natus. Na tu ze zajebalem flesza z ściany odda 1 złoty. No i Sol tutaj erkuje. A Karthus zanim zerkuje. Ja muszę Karthusa na sam tył dać w ogóle. Nie zerkował nawet ten Karthus. Ale jest sorcererem, nie? To jest zajebiste. Czterech, jeszcze dwóch sorcererów potrzebuję. Dobra, jestem... Sorcerery. Ej, Gnar. Gnarek. Don't take Gnar. Please. No nie, czekajcie, jakie miałem itemy. Czy miałem Nidę? Nidę wezmę. Karthusowi dam pałkę. Albo Solowi dam pałkę. Nidę, ale... jeszcze jedna Nida. W ogóle mogę wystawić kogoś jeszcze. No. Co ja mogę wystawić? Kindred? Nie, co? Czekaj. 8 na 7. Aha, bo to się wywali. Dobra. Mam laga mózgu. Była Shyvana. Ja pierdolę. Czemu nie kliknę tej Shyvany? Jest Gnar, ale Gnara to... Ona jest casterem? No jest casterem. Ja pierdolę, no mam zagwostkę teraz. Mam Nidalkę. Wait, ja mogę to locknąć. I... Pomyśleć, muszę chwilę. Ciebie wywalę.
Ty wejdziesz tu. Kupię ciebie, kupię ciebie. Okej. Okay. Kupię ciebie. I mogę cię położyć, tylko że muszę postawić hajsu, chuj. I zrobię to. Kładziesz się tu. I mamy... mogę mi zamienić. I fantomem będzie ten, czyli Kindred idzie na Sela. Ari byłaby sorcererem kolejnym. Jak ten team pokonam, to jestem kozakiem totalnym ogólnie, bo on to jest chyba najsilniejszy. Ale raczej pokonam. No, no, no. On nie ma szans ze mną już. Już go robię na miękko. Elo. Dobra. Shapeshifter Dragon Phantom. Spoko, mam to te. Nie powiem, że nie. Dobra. Sorcerer jakiś by się przydał. No to... Dwóch sorcererów, niby. Czy ja postawię dwóch sorcererów? Nie postawisz tych dwóch sorcererów. Ten Phantom mi siedzi, to jest sorcerer. Sorcerer. Mogę mu dać tego loketa? Chyba nie. Dam echo temu Aurelionowi. No tutaj nawet nie ma co kupić z tych herosów. Gościu, zero podjazdu. Mogę zrobić dwóch sorcererów jeszcze jakimś, albo Yordle jakiegoś wpierdzielić. Jakiś Kennen by był dobry. Jakiś Kennen. I bym miał Yordle na tych. To by było spoko całkiem. Ten kartu zniesie siedzi na samym tył. No cóż. To Ari mogę wywalić już teoretycznie. Kennen. Jak ja go wsadzę teraz? Jak ja tego Kennena tu wsadzę? Chciałbym sprzedać wszystko i dać level, ale to jest za dużo. Prędzej wygram już gierkę. Ale detonacja nastąpiła. A to jest klon chyba, tak? Bo to było tak, że jak jest nierówne, to są klony. Albo go zdetonowałem, już nie pamiętam jak to jest. Okej, jest sol kolejny. A rolniemy sobie Gnar. Czy ja złożę Gnara na czas? Może złożę. Nie wiadomo. Na pewno nie złożę Mordekaisera już, bo on nigdy nie pojawi się. Gnara nie zrobi i Sola na trzeci. Spoko, mordeczko na chillku. Wszystko się zrobi na trzeci, spokojnie. Musi tylko... Aszka zginąć szybko i będzie git. Jest ten golem śmierdzący. Dobra, Sol, autoatakuj, proszę. Pyk. Sol jest rozjebany jakiś, no nie wiem. Jeszcze kartę zerkuje. No i skancelował mi. Ale nie dalej jest niezniszczalna kompletnie. Sol jest chory. No ja mówię wam, Sol jest broken kompletnie. Jeszcze Kennen kolejny wypadł. Tylko ja nie zrobię levela nigdy w życiu. Na 8 level, żeby wbić się, nie? O! Jest Shyvana. Kurwa. Rozłożył się, ale to mi nic nie da. Bo rozłożenie to nie ma znaczenia. Po prostu ma to znaczenie, że mam bardziej broken kombosy i tyle. Na CC-ku se Sol rzuca R-kę. Lecz się, Nidalka, lecz się! Ej, czemu Sol stoi w miejscu? No nie, no R-ku bliska. Dzięki.
No i dziękuję bardzo. Jeszcze Gardus. Miało być 100 HP, a jest 0 HP. Oraz tych, co ja potrzebuję. Tak naprawdę to cokolwiek. On potrzebuje Branda, to wiem. A ja? Nie wiem, rekurwę Boa mogę dać temu. Bo nie ma tutaj nic innego. Chyba, że szpatuła jakaś. Wezmę sobie tego Swaina. Kurwa, nie wziąłem go chyba. Co ja wziąłem? Nie ma znaczenia. Yasuo, kurwa. Zajebisty Yasuo. O, jest Karthus. Dawaj tego Karthusa. Roll. Mordekaiser. Roll. Nic nie zrobi. Ostateczna chyba gierka. Wydaje mi się, że teraz jest ciężej jakoś trochę. Teraz mogę przegrać nawet. Jak się nie uleczy Nidale. Albo i nieważne. GG. No i siema. Spoko, nawet siadły piki.